Ten weekend odbył się Puchar Świata, drugi już w tym sezonie, ponieważ pierwszy był w czeskich Racicach, natomiast tydzień później właśnie na Malcie. Były to zawody, na których wystartowałam w indywidualnej konkurencji K1 500 metrów. Jest to konkurencja olimpijska, zajmując tam drugie miejsce, oraz w konkurencji K4 500 metrów, gdzie wygrałyśmy swój wyścig finałowy, zajęłyśmy pierwsze miejsce. Co roku mamy taką właśnie na początku sezonu taką serię, gdzie z całym światem przed tymi najważniejszymi zawodami, mistrzostwami świata, mamy właśnie te puchary, kiedy możemy się sprawdzić swoją formę, na jakim poziomie aktualnie jesteśmy i jak stoimy właśnie patrząc na cały świat. Te zawody są przejściowe, a kolejne najważniejsze to mistrzostwa świata, które już w sierpniu w Kanadzie. I to jest jakby docelowa impreza, do której się w tym roku i w tym sezonie przygotowujemy. Dziewczyny wygrały czwórkę kajak tam i tutaj, potwierdziły z dużą przewagą, nas to cieszy. Dwójka olimpijska też potwierdziła bardzo wysoką formę, wygrywając w Racicach. Tutaj trener pozwolił w Poznaniu wystartować na pucharze Ani jedynkę i przegrała z tą wielokrotną mistrzynią olimpijską Izą Carrington, ustępując tylko jej, i zajmując drugie miejsce. Świetny rezultat, tylko się cieszyć i czekamy na Mistrzostwa Świata i na Mistrzostwa Europy. Ania podporządkowuje się reżimowi planu reprezentacyjnemu, trenerowi kadry, i teraz jadą do Livigno w góry na przewyższenie trenować, tam możliwością treningu na wodzie i treningów uzupełniających, biegowy, taka trochę odbudowa po okresie startowym. I będą już później do Portugalii i w Portugalii prosto będą lecieć do Dortmund, do Kanady, na Mistrzostwa Świata. Tydzień po Kanadzie jest Monachium, Mistrzostwa Europy.